Cześć, witajcie. Jako że mamy poniedziałek, to najwyższa pora, żeby wspomnieć coś o nadchodzących premierach na ten tydzień. Dzisiaj przygotowałem 5 tytułów. Jest to Harold Halibut, dość specyficzna gierka. Cała robiona jak animacja z plasteliny, przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Biogan, platformówka, strzelanka, bardzo mi przypominająca gierki, które ogrywałem za dzieciaka. Dużo akcji, dużo strzelania, dużo skakania. Europa, gierka trochę chyba nawiązująca do The Longest Journey. Myślę, że będzie można się przy niej bardzo dobrze wychillować. Coś bardziej dla duszy niż dla ciała. Dalej, RPG. Teoretycznie RPG, gra, która ma wskrzesić gatunek RPGów. No Rest for the Wicked. Zobaczymy, tytuł naprawdę mnie zainteresował. Jestem ciekaw, jak będzie się rozwijał dalej. No i coś dla najmłodszych. Tutaj tytuł dość dziwny, także się wspomogę. Whisker Waters. Będzie to gierka dla naszych milicińskich, tak naprawdę dla najmłodszych. Wiem, że ogląda mnie tutaj sporo ludzi, którzy no do tej gry nie usiądą, ale może ich dzieci. Także zapraszam do oglądania. Na pierwszy ogień idzie Harold Halibut. Jest to produkcja Slow Bros, firmy Slow Bros. Wychodzi 16 kwietnia. Harold Halibut to zrobiona ręcznie gra fabularna o przyjaźni i życiu na statku kosmicznym wielkości miasta zanurzonym w oceanie na obcej planecie. Dołącz do Harolda i odkryj wraz z nim retrofuturystyczny świat podczas poszukiwań prawdziwego znaczenia słów dom. Wiecie co, powiem wam, oglądałem trailery tej gierki na jakimś konwencie growym i powiem wam, tak jak grafika odrzuca, chociaż może i ma swoich zwolenników, jakby nie patrzeć. Akurat Pranka Showna lubiłem oglądać. Tak sama gra jest dość ciekawa. Będzie to coś na zasadzie przygodówki. Jesteśmy nikim, a zarazem jedyną nadzieją dla statku, na którym żyje, przepraszam, na którym żyje cała populacja ludzi. Czy zagram? Nie wiem, pewnie nie, ale chętnie sobie obejrzę. Drugi tytuł, Biogan od Nipperdog Digital. Jest to typowa szalona arkadówka, tak jak wspominałem, z mnóstwem strzelania, skakania i walki. Wstrzyknij się do mikroskopijnego świata Biogan. Staw czoła zagrożeniu wirusami i wijącym się korytarzom w misji ocalenia najlepszego przyjaciela człowieka od środka. Czy będziesz szczepionką, która uchroni przed wyginięciem rodzinę psowatych? Czy Doc X będzie musiał powrócić do tablicy? A i co tutaj dużo mówić? No, na pewno jakiś odmurzacz. Nie wiem, czy mój refleks pozwoli mi jeszcze grać w tego rodzaju gry, ale z pewnością, jeżeli gdzieś będzie możliwość ogrania tego, spróbuję.
od 16 sprzedaży. Kolejny tytuł, który pojawi się w sprzedaży 16, przynajmniej powinien się pojawić w sprzedaży 16, ponieważ na Steamie mamy informację, że wkrótce dostępny, a w oficjalnych, na oficjalnych stronach jest podane, że już 16 będzie można nabyć. Jesteśmy androidem. Będziemy zwiedzać Europę, terraformowaną planetę znajdującą się w cieniu Jupitera. Jesteśmy androidem o imieniu Z i staramy się odkryć, co się stało z ostatnim człowiekiem, co się stało z ludźmi, którzy zaginęli. Myślę, że to bardziej gierka drogi niż akcji, ale coś na ukojenie nerwów wygląda całkiem sympatycznie, musicie przyznać. PEGI 18. Teraz tytuł, który sprawił, że serce zaczęło bić mi trochę szybciej. No Rest for the Wicked. Premiera 18 kwietnia. Producentem jest Moon Studios, które jest także odpowiedzialne za Ori and the Blind Forest między innymi. I czym też ma być No Rest for the Wicked? Ma to być, jak możemy przeczytać na Steamie, emocjonująca, precyzyjna gra akcji bazująca na technikach RPG, powstająca z myślą o rewitalizacji gatunku. Bardzo lubię RPG, jestem ich wielkim fanem i oczekuję na tą grę naprawdę ze sporą niecierpliwością. Aczkolwiek kiedy tutaj oglądam gameplaye, kurczę, no nie jestem do końca przekonany, czy ten styl, bo bardziej hack and slashowaty jest, muszę przyznać, będzie mi odpowiadał. Z pewnością sprawdzę, z pewnością tą gierkę sobie oblukam. Ale jeżeli to będzie typowy hack and slash, no dość dużo mamy dobrych tytułów, więc myślę, że może być im ciężko się przebić. Może historia ich uratuje. Już niedługo będziemy mogli się o tym przekonać. PS. Jest całkiem ciekawa muzyczka tutaj. Nie wiem, czy będzie wam dane ją usłyszeć. Nie wiem, czy tutaj YouTube czasem mi nie da copyright strajka za to i nie będę musiał jej usunąć, ale jeżeli nie, to z pewnością zostanie. No i na sam koniec, tak jak wspominałem, coś dla najmłodszych. Whisker Waters to doskonała przygoda RPG, która wplata elementy łowienia ryb do zachwycającego świata light fantasy. Jako gracz stworzysz własnego kota, którym będziesz w niespotykany sposób mierzyć się z kocimi przygodami. No i tak jak tutaj dla nas, no myślę, że ta gra raczej nie za bardzo będzie leżała. Tak myślę, że jest to w miarę przyjemny i co najważniejsze, bezpieczny świat dla naszych najmłodszych. Grafika, no. Powiem wam, że momentami nawet Warcraftowa, powiedziałbym, nie? Ale nie, no, na poważnie. No, jest to z pewnością gra, którą będzie można pograć sobie dla odprężenia, czy też właśnie popatrzeć, jak grają w to nasze dzieci, nie wiem, nasze kuzynostwo młodsze, czy młodsze rodzeństwo. Chociaż kto wie, że i starsi się skuszą. Dodam tylko, że Whisker Waters wychodzi 25 kwietnia, także pod koniec tygodnia będzie dostępna w sprzedaży, będzie można sobie sprawdzić.
No i co, słuchajcie, no tak naprawdę to tyle, jeśli chodzi o premiery gier na ten tydzień. Widzimy się w kolejnym materiale lub na którymś z moich live'ów. Bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie.